Dobra widzowie, przyszedł ten dzień, w którym muszę sprawdzić, czy ten login i hasło faktycznie pasują do konta Yetiego. Wczoraj odkryliśmy, prawda, niesamowitą książeczkę, niesamowite miejsce też swoją drogą. Znaczy, wiecie, to było wczoraj, bo wy to widzieliście wczoraj, ale ja to odkryłem przed chwilą i nagrywam kolejny odcinek, w którym sprawdzimy, co to... O, to nie ta książka. Co takiego się kryje na jego koncie, spróbujemy się zalogować, póki jest jeszcze czas, póki jeszcze nie zmienił tego loginu i hasła, bo prawdopodobnie jak ja wrzucę ten film, to on już będzie wiedział, że ja już się włamałem, więc to szybko zmieni, więc wy już prawdopodobnie się nie włamiecie do niego na konto, ale możecie spróbować, może wam się uda, może nie, nie wiem, w każdym razie ja muszę to koniecznie sprawdzić, ja to w tym momencie kopiuję, ponieważ w Minecrafcie dzisiaj za dużo czasu nie spędzimy, ja tutaj to zamykam tak, żeby wiecie, znaczy i tak to już miałem skopiowane, nie, ale ja musiałem jakby sobie jeszcze raz to skopiować dla pewności i ja w tym momencie przechodzę do Instagrama, słuchajcie widzowie, włamujemy się na konto Yetiego, jeżeli chcecie więcej takich odcinków, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał i im więcej łapek w górę zostawicie, tym większa szansa na to, że my się włamiemy na to konto. No wierzę w to po prostu. Dobra, wylogowujemy się z mojego konta, żeby zalogować się na inne konto. I uwaga, w tym momencie logujemy się na konto Yetiego. Czyli musimy zrobić tak, musimy jeszcze sobie na szybko stworzyć dokument tekstowy na moim, prawda, pulpicie. Ja sobie go otworzę tutaj, patrzcie, mamy to. Wkleimy tutaj, prawda, login i hasło. Skopiujmy sobie najpierw login, tak żeby się tu w ogóle nie pomylić. Mamy MC Yeti i oczywiście kopiujemy również hasło, więc hasło w tym momencie jest kopiowane. Odkładam sobie to na drugi ekran i wklejamy hasło. I teraz uwaga, czy jest tu dobrze? Możemy pokazać hasło, jest Yeti Król 27. Nie wiem, o co chodzi z tymi cyframi, czy one mają jakiekolwiek znaczenie, wiecie, o co chodzi. Bo tu jakby to jest całkiem ciekawe, bo jest tak, MC Yeti to jest, to rozumiem, Minecraft Yeti, ale Yeti Król, czekajcie, 270122. Nie wiem, możecie mi dać znać w komentarzu, co to może oznaczać, czy to ma jakiś, czy to jest jakiś kod konkretny, czy tak dalej, nie wiem. W każdym razie, nie wiem w sumie, co mam o tym myśleć, no na razie to nie ma znaczenia. Okej. Zalogujmy się na jego konto, uwaga, jesteście gotowi? Bo ja szczerze mówiąc chyba nie jestem gotowy, ale dobra, uwaga, 3, 2, 1, 0. Udało się zalogować na jego konto, co jest grane, dobra. Najważniejsza rzecz, którą musimy zrobić, sprawdzić prywatne wiadomości. Dobra, zanim sprawdzimy jednak prywatne wiadomości, to zobaczmy, co tutaj się dzieje na tym koncie, więc zobaczmy to od kuchni. Wchodzimy sobie na profil Yetiego, ale super, że mamy do niego dostęp, ale łatwo. Dobra, mamy tutaj to i ja w tym momencie chciałbym jeszcze zobaczyć sobie na ten post. Uwaga, dobra, zobaczmy tak. Czy on tu kogokolwiek lajkował? Nikomu nie lajkował. Czy on w ogóle to czyta, czy nie? Nie wiem, dobra. Zobaczmy, co tutaj jest. Szybson wyszedł. Nie będziesz żadnym królem, Palionowa pokonają cię. Dobrze. I to szczególnie Palionowa? Nie rozumiem. Co jest chyba jakieś... O, tu. Nigdy nie będziesz królem, a, i to szczególnie Palionowa. O, bardzo dobrze, Wika. Dobra, nigdy nie wrócisz. Zgłaszajcie mu Insta, please. Zgłaszajcie mu to konto. Oni się nigdy nie poddają. Dokładnie, że tak. Dojedziemy tego Yetiego. Zgłaszamy mu konto. No nie, zgłaszamy. Jak zgłaszają mu konto, co jest? Ale mam tego dosyć, ban na Yeti, koniec. Usunęli ci konto na Facebooku, a teraz usuną na Instagramie. Całkiem możliwe, że tak się wydarzy. Całkiem możliwe, że tak się wydarzy. No bo wy to w końcu zgłaszacie, ale ja w takim razie tutaj muszę sprawdzić to konto jeszcze zanim mu je zbanujecie. Idę do miasta idę na miasta w Szwecji i będę demonstrował. O kurde, dobra, to jakieś niecenzuralne, to nieważne. Wypuść Chipsona i ty Declun, wypuść Chipsona. To jest wolny, Chipson jest już wolny. Dobra, ale tu jest tych komentarzy dużo. Mam tak dużo pytań. O, no to proszę zadawać te pytania. O my god, Yeti, wyjdziesz za mnie, jestem kobietą. Co się dzieje w ogóle? Co wy robicie na tym Instagramie? Co wy tam piszecie? A to Yeti dołem, niech Yeti walnie się w banie. Team Chipson Palionowo, Team Yeti, o, dokładnie. Fajnie, że masz to Insta. Wiecie co, ja tak powiem szczerze, że z jednej strony sobie myślę, kurczę, wkurza mnie ten Yeti, ale z drugiej strony sobie myślę, kurczę, mam co robić w takim razie, bo sobie patrzę, co on robi i mam z niego bekę, bo on mi nie jest w ogóle straszny, wiecie, dojedziemy go i on będzie jeszcze nas prosić o przebaczenie. Jak tam, jego tam nie ma, Palionowo wygra, Team Chipson, wal się Yeti, został Palionowo, dokładnie, zostałeś zgłoszony, co za frajer, zgłaszamy go, Yeti to debil. Spada Yeti, niech ci zbanują Instagrama, zostaw go, ty brutalu. Ale tu jest wiadomości, Yeti to żul, Menel z Lumpeksu, bo stamtąd on pochodzi, czyli ten biały szkodnik.
kurde. Jezu, przecież on się załamie psychicznie, jak on to poczyta. Yeti to debil, Simpson to, to góra. Oj, jakieś brzydkie słowa. O, to jest jakaś dłuższa wiadomość. Yeti to cham i dam mu zaraz koma. Poleci. Co się tu dzieje w ogóle? Co wy piszecie mu na tym Instagramie? Ja nie wiem, to mnie przerasta. Czekajcie, dobra, zaraz może sobie tu wrócimy. Ja chcę zobaczyć te prywatne wiadomości. Zobaczmy tylko tak, kogo on obserwuje? On obserwuje mnie, Dave'a, Paliona i Milki. Nie obserwuje Bzyka, bo Bzyku nie ma Instagrama nawet, więc on to nawet dobrze, że go, że prawda, ma przynajmniej spokój. No i nie obserwuje nikogo innego. Czy mógłby kogoś innego obserwować? Chyba nikt inny, co kto jest, nie ma. No, czyli obserwuje wszystkich z Palionowa, którzy są na Instagramie, okej. Okay. Dobra, zobaczę w takim razie na prywatne wiadomości. Jestem ja. W ogólnych nie ma nic, ale są prośby. Okej, zobaczmy, co tutaj jest pisane. Jest wiadomość głosowa do Yetiego. Czy my chcemy to przeczytać? Dobra, słuchamy. Hej Yeti, uwięziłeś Szybcona? No uwięził. Dobra, ja tu nic nie robię, bo wiecie, bo żeby Yeti się zorientował, że ja tutaj byłem, nie, więc tylko ten. Ty masz Insta, Yeti Szybson wyszedł z twojego więzienia. Co za... Kamil, dlaczego jesteś takim, prawda, donosicielem? Co za chłop, co doniósł na mnie? Yeti, zostaw ich w spokoju, co Palionowo cię nie lubi i nawet Milki i Palionka myślisz, że przejmiesz Palionowo, chyba sobie śnisz. Zaraz cię zbadują Instagrama, masz głosik jak dziecko, więc pewnie jesteś dzieckiem, całe Palionowo cię pokona. Jesteś słodki, a nie straszny. Dobrze, króciutko z nim. Co ci to da, że przejmiesz Palionowo? No właśnie nie wiem, ale tak z drugiej strony myśląc, to wiecie, Palionowo teraz się odrodziło, wiecie, jest na nowo Palionowo. Znowu, że tak powiem, potęga YouTube'a, Palionowo. No i wiecie, i teraz, że tak powiem, on znowu chce to przejąć. A to kurczę, taki cwaniaczek, nie ma tak łatwo. Nie będzie tak odbierania. Hej, Yeti, jestem twoją fanką od... Nie! No ty masz przecież nazwę adekwatną do tego, co ty w tym momencie zrobiłaś. No jak jesteś fanką Yetiego? Odpowiesz idolu? Nie, tak nie może być. Ty... Maluchu, zostaw Palionowo w spokoju i Szybsona i tak znajdą i dałeś mu trudną decyzję. Jeżeli nie zostawisz Palionowa, to Szybson i Dave ciebie wyrzucą do lawy. No dokładnie, że tak. Dobra. Mrozi IP Palionowa. Co ty chcesz? Dasz IP serwera, pomogę zniszczyć ci całe... Czekaj, co? Yeti, dasz IP serwera, pomogę zaśnieżyć ci całe całutkie Palionowo, bo też chcę je prze... Nie, to jest, kurczę, jakieś niesamowite. Nie, co ty robisz na tym Instagramie, swojej wariacie? Nie, ty nie, co, nic tu nie ma. Ja się bałem jeszcze przyznać, kim jest, wiecie, o co chodzi. Hej, czy Yeti odpisuje fana? No chyba nie. Ja to w tym momencie muszę za niego czytać. No nie będę za niego odpisywać, bo wiecie, bo on się zorientuje, że to ja. Po co to robisz, Yeti? Zostaw Palionowo. Cześć, Yeti. No, witam. Znaczy, witam, kurde, to nie ja, ale wiecie, ale... Witam za Yetiego. Czemu zamrażasz Palionowo? Sorry za oto, ale mam z tym problem od dzieciństwa. Spoko. Dobra, ej, co to jest? XD Pops. Szybson to król przez otwarte, a ty nie. Dobra, co tu mamy? Chcemy to odsłonić? I nic tu nie ma. Halo. Co tu jest? Nic nie ma. Dobra, Nubek! Siema, jestem twoim fanem, odpisz mi proszę, please, błagam cię, odpisz się, masz... Nie, dobra, to nie jest prawdziwy Nubek, niestety. Już myślałem, że prawdziwy Nubek się tu odezwał do Yetiego. Hej, podasz IP serwera, razem zniszczymy... Nie! Maja! Dobra, okej. Dobrze, Maja. Że tak powiem... Zawiodłem się na tobie. Hejko, uwielbiam cię, naprawdę? Czy naprawdę ten Yeti ma swoich zwolenników? Czy on naprawdę ma szansę przejąć Palionowo? Nie, to się nie dzieje naprawdę. Podasz IP Palionowo razem z... Nie, no nie. Co oni ci zrobią? Czemu ta... No właśnie, głupi jesteś, za z tobą w kidzie. Tak powiedz z nami to, kim tak naprawdę jesteś? Kurze, jakby się Yeti przyznał, kim tak naprawdę jest, jakby pokazał, jak wygląda, to by było coś, nie? Jaki jest adres na Palionowo? Wszyscy chcą IP! Nie wiem, co się dzieje, widzowie, jakby... Ja wiem, że chcecie IP i tak dalej, nie? Ale powiem wam, dlaczego nie możecie, nawet jakbyście dostali IP, nawet jakbym wam podał to IP, ja, czy Yeti, czy ktokolwiek by wam to podał, to... Nie dostaniecie się, bo jest whitelista, więc każdy wasz nick musiałby dostać dodany na whitelistę, gdzie adminem nie jestem nawet ja, a Yeti ty bardziej nie jest adminem, ja nawet nie wiem, kto jest adminem, chyba Bzyku, albo Palion,
nie wiem, który z nich jest adminem i ma dostęp do konsoli. Ja nie, ja po prostu, ja nic nie robię w tym temacie. Wiecie, ja dostępu do konsoli nigdy nie miałem. Kiedyś jak było palionowo, dostęp do konsoli miał Dave. Na wariatkowo dostęp do konsoli miał Dave. Teraz dostęp do konsoli ma Bzyku i Palion chyba, więc ja nie wiem, ja wiecie, ja nie mam wpływu na to. Ja nigdy nie miałem dostępu do konsoli, nigdy nie miałem dostępu do tego, kto jest, kogo nie ma, nie mogłem nic zrobić, więc zawsze jak ja bym chciał kogoś dodać, to musiałbym się zwracać do kogoś, i żeby to ktoś zrobił, więc ja, choćbym chciał, to was nie mogę dodać na Palionowo. A Yeti tym bardziej, przecież on nie ma dostępu do niczego. Dobra, Joanna, co ty tutaj napisałeś? Daj IP na Palion, ID na Palionowo. Hej Yeti, siemano, tutaj jakiś pisze ziomeczek. Nikomu nie powiem, kim jesteś naprawdę, powiedz please. Kurde, co za chowie, chciał go podejść. Yeti wierzy w ciebie, że ci się uda pokonać Palionowo. Dobra, Nikola! To jest mega przykre, że tak mówisz. Sprawdź cele tosta w MC. O, już piszę, że uciekłem. Hej, please, odpisz, mam pytanko. Jak możesz po prostu mieć jetówkę bez palionki i mi... Nie rozumiem, o co chodzi. Będziemy razem mieli... Kurde, dlaczego wy chcecie mu pomagać? Co jest z wami nie tak? Dlaczego wy chcecie pomagać i temu niszczyć Palionowo? Nie rozumiem tego. Dobra, Ilona, hej Yeti. Tutaj, nie wiem, duże z tych wiadomości? Ile tego jest? Dobra, ale zbliżamy się w miarę do końca, to możemy przeczytać wszystko. Dobra, tu i dobrze, Szybson uciekł, a jak go jeszcze będziesz nachodził Szybson, to napiszę do Milki. To nie żarty i dobrze, że ci zbanowali konto na Facebooku. Hej, uwielbiam cię, pogramy w MC? Ludzie chcą grać z Yeti w MC. Dlaczego wy chcecie w ogóle skąd ma taka odwaga was, żeby grać z Yeti? Hej, Yeti, jestem Yetiówką? Pomogę ci, nie rozumiem, o co chodzi, czy to jest jakiś kurde fanbase tego Yetiego, jakieś Yetiówki? Pierwszy dzień, aż Yeti odpisze? Co za ludzie, będą go torturować tym. Jesteś chamem, ty jak coś zrobisz na Palionowie, to inni cię zniszczą. No, dokładnie, że tak. Nie no, co to jest? Jestem IP, jakie jest IP Palionowo, halo? Ja jestem twoją wanką? Kocham cię, a Yeti, co wy piszecie, to jest niesamowite. Wy naprawdę, nieźle, niezłe odklejenie. Nie, co to za brzydkie słowa w ogóle, przewijamy, ja nie czytam takich rzeczy na filmie. Wal się, nie będziesz królem Palionowo, król jest tylko jeden, król Sentina. Ja to żartowałem. Czyli Palion nie rób nic im, oni nic ci nie robią, tylko wchodzą do jaskini ci, ale to dlatego, że ty wchodzisz im na Palionowo bez sensu, bo niszczysz Palionowo, czemu nie możesz stworzyć swojego miasta, tylko te psujesz, zostaw Milki i Palionkę. No kurczę, widzicie, czemu nie chcesz żyć w zgodzie? No właśnie, dlaczego on nie chce żyć w zgodzie? No, ale wiecie, no on jest jakiś dziwny, nie? Hejka tu piszą, kim tak naprawdę jesteś? Co to jest za czcionka w ogóle? Ale jazda. Pozrało cię! Połączenie głosowe, dzwonią do niego! Inaczej będziemy blokować, a stracisz Insta, ale jazda. Hej, Yeti, nie lubię cię, ja sam Szybson i pa Yeti. Co się przywitał i od razu się pożegnał. Przecież jak chcesz, to mogę ci pomóc przejąć Palionowo, wiem jak można ich pokonać. Dobra, Natalia, dawaj. Wiecie co, zauważyłem, że same dziewczyny próbują przejąć Palionowo. Ja nie wiem, to jest coś dziwnego tu jest. Dlaczego wy chcecie przejmować, to nie rozumiem. No, ale tu się z nim witają. Yeti, jesteś skończony, nie wygrasz z członkami Palionowo. Dokładnie, że tak. Daj IP Palionowa, ci pomogę. A nie, tu widzę, że jest jakiś Dawid, który też chce pomóc. Dobra, co to jest? Dom. Okej. Zostaw Palionowo, dokładnie. Yeti super, niech ma za swoje. Dokładnie, dobra, tu IP znowu. Co ty myślisz, że przejmiesz nigdy, jak to zrobisz, to zjemy ci konto z Instagrama. No, dokładnie. O, tu jest jakiś story. Zobaczyłem to z konta Yetiego, ojojoj, dobra, bo on będzie wiedział, że ja to zobaczyłem, bo nie, najgorzej. Dobra, zobaczmy tutaj na dole jeszcze połączenie głosowe. To nic, tu było coś pisane. Cześć, jestem Szymon, mam pytanie, czy wpuścisz mnie na Palionowo, to tobie pomogę w pracy. Ja nie wiem, widzowie, no tak jak już wam powiedziałem, no nie da się dostać na Palionowo, po prostu się nie da, wiecie, no to jest szereg, że tak powiem... Znaczy wiecie, no nie wiem jak się Yeti dostał, szczerze przyznam, więc w sumie kurczę, tak mogę mówić, że może się dostać, a jakoś Yeti się dostał. No dobra, może jakoś się da, ale ja nawet nie wiem jak, szczerze wam przyznam, więc no po prostu tyle, no nie wiem, możecie próbować, ale jak dla mnie, w sensie ja nie mam pomysłu jakby można było wejść. Jak Yeti się dostał? Nie wiem. A, czekajcie, wiem, o kurde, chyba wiem jak on się dostał na Palionowo.